Mamy już dość tego udowanego ja, świata. Za co pracować, był konkurs na nolewce tego osypka. no to go wygrał. No to taka prawdziwa ekipa prawdziwych no, ludzi, no, prawdziwych produktów. Ludzie wiedzą już, co zrobiło z nimi jedzenie. I robi te sery. U nas jest wioska, co robią praktycznie wszyscy. A jak długo może leżeć w chłodnym taki gotowy osypek? Bez nos nic nie będzie u was. I on nie kupuje, że ma być najlepszy i najsmaczniejszy. To, co my kupujemy, ma być prawdziwe. Robota, praca rękami, ma wartość. Jaki taki bacam ma o marzenie. Bogdan Smolosz przedstawia. Kochaj, słusz, dbaj. Zachęta pełna inspiracji, troski i zainteresowania. Co powinni wiedzieć ludzie y, kupujący sery? Co powinni wiedzieć? Baczcie w sensie jak. Wybierając. Y, no bo to dali zostanie ten problem z ludźmi, że nie wiadomo, jak to wybrać, żeby to było prawdziwe. No, to, no i pierwsze, no to trzeba od tego kwietnia do października, żeby to patrzeć. I drugie, no, bo tych serów, osypkowie jest dość. No to co lato, czy zima, to tego nie braknie, no, nie? no. Bo, bo, bo to to jest tak, no, że my w zimie to zrobimy i sprzedajemy sery, nie, nie osypki. O osypków z jak. Z końcem rawactwu ani jednego nie zrobił, już kształcił, sypka zera, nie? gołki. Mm -hmm. I sprzedajemy, i, i też są dobre, nie? No tak. No, żeby ludzi uświadomić, że, że w zimie już nie ma tego, nie? No bo są przypadki, że przyjdzie w czerwcu i oni mi gorą, że... no, przecież owce się już nie doją. No gąbka kiedy się doją? No luty, marzec. No. Luty, marzec, gąbka się Tera, ja, i tyle ale... nie doją. Teraz jest sezon. My pokażemy zdjęcia, jak wygląda łasypek, a jak gołka. No. Pokażemy w trakcie filmu zdjęcia. E, bo to jest różnica, i to już I może coś powiedzieć. I tu na tym uwidzisz, jaka jest różnica we wędzeniu. Gołki a, a łasypka. Co? gołka jest krowią, a łasypek jest owcy. I tu ewidentnie widać widać kolor. O no chociaż naj. Byś ją tam wędził na bacówce. Kolebie w Wacowce, gdzie się nie demie, nie wędzarnia, to jest, bo to jest domek. No tak. W tym I domku się poli. I nie? cały ten dom to jest, jest zawędzony. Koleba, nie? I ten dym idzie do góry, i tam się wędził tak. u góry. I postawimy owcy łosypek i krówski, i obydwa belominacje uwędzone. I inny kolor. Inny kolor będą mieć. Obydwa. Hmm. No tak. Szkoda, że nie idzie tych ludzi przekonać, żeby chociaż ten kształt zachować, że to jest łosypek. a to jest, to jest osypek, no. no. i, no i składa żeby to było ser, żeby tak, żeby nie wolno było go sprzedać i nazwać żadnym serem góralskim, czym tam innym, gazdowskim, nie? Mogło nie być w zimie, nie? A nie tak, że ja zrobię go, kształci osypka, nie nazwę go łoscypek, bo mi nie wolno, ale nazwę go ser góralski, nie? Ale kształci łoscypka, nie? I mogę go sprzedać. No tego sobie nie było, nie? to jest. No ale to już i tak chociaż tyle, że, że to się wydarzyło w ogóle, że to nazwa chroniono i... No to tak się nam też udało, nie? Tak, tak. Tacy mączy, to chyba co... było pierwsze, co z naszego krajowego To była wytwórstwa. Brędza. Brędza była pierwsza. Brędza, a potem było Oscepek, Ale chcieli nas podkupić, no. Chciał taki jeden... Te? Z wziąć jako swój patent. No. Wiesz o co chodzi, nie? Chciał opatentować to, zrobić ten łasypek i potem o, i potem to sprzedawać ten patent, nie? Ja, ja było. No chciałbyś mieć certyfikat, to byś musiał do niego i tak, nie? tak, tak, tak. Do no później to się udało na to, wycofali. <laughs> no i słowo co się starali to, nie? i no to udokumentowali, że u nas było to aha, pierwsze. Aha. No a powiedz mi, robicie to z bunc? No żeby była brązatorowa no. bunc. Aha. Bo bunc to jest biały ser. Tak. So, nie jest ani wyodciskany, ani nic, samo odciska się, bo no. siedzi w smacie, nie? No. w serzynie, tak zwany u nos. Mm -hmm. I on jak później dojrzewa tam tydzień, półtora na wacowce, w dymie, w przeciągu, no, naturalne powietrze, nie, nie ma wypuszczania no. żadnego. I wtedy się go miele, w soli do smaku jest jest bryndza. Dojrzałego budza, no. Ciekawe rzeczy opowiadasz nam tu. Będziemy tak. dużo mądrzejsi dzisiaj. No, oby tak było. No, no dobrze. Bo ja tu nie, nie, nic wam nie umoję, o. No. Żebym wam umojął, żeby ładnie wyglądały. Tak, tak. Godom tak, o Tak, to chcemy wiedzieć. Bo my już dość tego udowanego Na pewno świata. będą różne tam komentarze ze źle domu albo co, no ale... Ja się nie... Ale w moim przypadku to jest prawda, no. To się nic nie przejmuje, a jak będą w ogóle kiepskie, to wykasuję. No, Także to. To tak. jest ciekawa wiedza, potrzebna każdemu z nas, bo dużo ludzi się interesuje serami. A nie ma sprawy. To są w i, 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 i łosypki, i ten i no, różne sery, nie? Ogólnie serowarstwo posło do przodu. Mm -hmm. Mm -hmm. Bo spotykam się z ludźmi co, co robią naprawdę to jest dobre sery, nie no bo to, to sery, nie w Polsce. Tak, no to, tak bardzo. To nie ulega miłości wami to, Koziarni pełno sera, tak, tak. I, i naprawdę dobrych serowiec. No, ale też dużo dobrego zrobił Geno z tymi swoimi. No Geno z tym programami. programami no, z tymi, że przybliżył. Se zagrodowe, nie? Ja bardzo przybliżył ludziom no nas temat sera. Też był, był ja, przy tym. Ja. program nie? przez ja. dziurkę od sera. Tak, tak, tak. No, nie ukrywam, ja też korekty jest dużo zrobił. Aha. Na osypka, na to nie go ja Zobalał albo co, nie, ale mówię tak, jest. Co by nie Jacek szklarek, to, to nie wiem, jakby tam. Włosypek by był na pewno, nie, ale no. w moim przypadku dużo mi pomógł. O. Jacek... w końcu tak uwi świata i łosypek tak. widział, bo nas było czterech baców, kiedy mnie pojali dowód. Aha. I on nas to tam zaangażował. Bo Jacek był taką postacią, to był taki pionier w takim poszukiwaniu takiego prawdziwego tak, tak, tak. jedzenia. Tak. Stąd. A ja miałem szczęście, że, że wybrał mnie. W... Tak. ja wtedy dopiero rok albo dwa basował, za na... To jeszcze mnie nikt nie, nie znał. Aha. Że, że o tam Wojtek komperda robi łosypki takie, takie tam. Ale to wiecie... Sam ale w ten... pierwszym roku ja jak zaczął basować, był konkurs na olej łosypka, no to go wygrał. Bo bo to jest taki movement, to jest taki ruch specjalny, ale my tu mieli dwa miesiące temu rozmowa ze z Bartelakiem no, i z też jest slow tyst, food. Tak, i ty od tego czasu jako IO. Ja. Tak. To wtedy my tak. razem. No to taka prawdziwa ekipa prawdziwych prawdziwo, ludzi no, prawdziwych produktów. No, ale z no, z jest, jest potęga. No, potęga no, tak. Ma co ukrywać i, ale to i mu, bardzo dobrych wyrobów. Ale no. to mu nie przeszkodziło zostać takim, jakim był na początku. Dokładnie. No. Dokładnie. Jest to człowiek no tak. poszanowany. Zobaczcie. Miesiąc, dwa miesiące temu odcinki ze Zdzisławem Bartelakiem. To jest taki bardzo ciekawy też nagrany tu rozmowa z jego rzemiosła. Co oni robią, jak to robią. No i też z Zdzichu jest w tym Slow Food Polska. No bo to jest taki bardzo pożyteczny ruch, bo to grupuje tych ludzi, którzy są lubią dobrze zjeść. I dobrze I zrobić. Naturalnie. I tak. wiedzą, kto robi. Tak. I wiedzą i, i są bardziej wnikliwi i chcą szukać tego, co jest prawdziwe. Ale tych ludzi, co szukają, to co jest prawdziwe jest coraz więcej. Jest. jest no, tak. świadomość ludzi rośnie. Ludzie wiedzą już, co zrobiło z nimi jedzenie. Dużo ludzi tak na bacówkę przychodzi, ze przychodzą. Wiedzą, że tu jest, tu robione. Tak jest, tak no. ma być. I, I świadomie wtedy kupują. Ale sami przyjście na bacówkę po... Bo, ja powiem tak. Wracam do tego, jako przed to robić ludzi. No na basów kupować. Jak będzie niedobry. Mo, wiem, od kogo kupił. Łoszkaluję, nie wiem co zrobię. Nie? Przyjdę do niego na tą basówkę, bo basówka nie, nie zmieni miejsca zamieszkania będzie w tym samym miejscu. I mogę przyjść. I z tym sypkiem wrócić, bo nie? Ale trzeba tam przyjść i tam autem ludzie jeżdżą? Autem nie wolno, bo jest pienięski to... park. No. Jest zakaz wjazdu, ale. Z miejsca parkingowego jest 150 metrów. Aha. I nie pod górę nic. Aha. No i o. chciałbyś powiedzieć, gdzie to dokładnie jest, żeby w przyszłym roku ludzie przyszli? No to jest w Czorsztynie. Czorsztynie. Czorsztyn, hala, Polana Majerz. Polana Majesz. Majesz. Czorsztyn, Polana Majerz. Szukać tak. Wojtka. Bić, jak wbijesz ten, jak się nazywa. Na? GPS. Na? To przyjedziesz na miejsce. No. I kupicie to prawdziwe osypki. Kto wie, czy kupicie wie Kupicie łowce osypki, kupicie miesane, ja. i kupicie i krowie. Jakie będziecie. Ale będziecie wiedzieć coś, co. <laughs> Ale naprawdę nie tak, żeby opowiadał, że tu mosto, to, tu mosto, to, a wszystko jedno. Bo tak jest. Także jeśli kupowaliście osypki poniżej 50 zł w tym roku, to to nie były osypki. No, no i znaczy powiem tak, my sprzedawaliśmy i po 40 tys. No bo. No bo żeby się jakoś, żeby te osypki słyły, no bo ty na z nas ganią z tego osypków, nie? To już, no, 45 mężczyzn sprzedawali, nie naprzód. No, no. A jak długo może leżeć w chłodnym taki gotowy osypek? Ja tu tak powiem, tak po moim, jak ja wiem, to może i, i rok być ten osypek, bo jemu się, on się nie zepsuje. Był przypadek, co jeździli wtedy dowód, do i osypek się wsunął pod regał. No. I nie wiem, ile on siedział, bo był bielutki z zewnątrz, nie? No. Wiadomo, no, to jest ser, to nie ma tam konserwantów, żadnych, musi spleśnić, to nie ma takiej opcji, nie? I on ten osypek, to może tak brzydko powiedzieć, że my tam nie sprzątali nawet, nie? Bo siedział tam on. No i my go wzięli do Włoch, no to Jacek Szklarek nie chciał wierzyć, że to jest nasz osypek. On my, bo, no bo tu ze zewnątrz się go nie dało jeść, nie? Bo to nie fajnie wyglądało. Ale środek był, no, ani parmezan, nie wiem jak Ale to, nie, no. niesamowity no. był ser. Ja mówię, ty mi tu nie mnie, bo to, tyś to kupił ten ser w nie? A rzeczywiście był osypa. A wy nie wysyłacie y, y, osypków w czasie sezonu do ludzi, do domów? Wysyłamy. Wysyłacie? Mamy takich klientów z lata, o. co restauracje mam, co mam no. to to, to no to seronę. już teraz wiem, gdzie kupić, bo ja kupuję wysyłkowo. Nie wiem, co ty tam o tym myślisz. Kupuję u tego kluski. U tego Romana. No, no e... to są też prawdziwe sery. Tak. I kupuję tam u niego. No jest to wydatek. Tak, ale. ale, ale nie wiem, nie, nie kupuję. tego Kupuję, ale, ale tam jest. Już... Ja, ja, ja jest zachwycony, nie. No. Dobre sery. E, I z czasem są i takie stare sery i, i, te, i trzymane i teraz już nie ma co kupić, bo już wszystko też wyprzedane. A chociaż cena jest, nie? Tak, chociaż cena jest naprawdę, one są pięknie zapakowane, pięknie przygotowane, wszystko. to tam, no, tam, tam dbałość o szczegóły, do do, tak. Dopracowane. Prawdziwe jedzenie. Tam ja Szczanek też jeździł, tam mu pomogła mm -hmm. Tam. A jego lubię jako rzemieślnika Jako takiego prawdziwego człowieka To jest taki prawdziwy człowiek Tak, tak, Roman Kluska No i A zbudowali my skończyli piwniczka w tym roku U nas z doma pod ziemią a, I tak. nakupił tych serów więcej i, mam, tak. I ja i mam je poukładane w piwniczce No i, i tam Będą sobie dojrzewać No ale jak już teraz wiem, że mogę też zamówić Więcej u ciebie kupić To z radością w przyszłym sezonie Zaproszę będziemy twoja, kupować. To. Bo my w domu pilnujemy każdego produktu, od kogo kupujemy. Wszystko chcemy wiedzieć, skąd jest, kto to zrobił, jak to zrobił. Wiesz, od kogo tak, jest od jest. Tak, tak. Przyglądamy się każdemu rzeczy, co do jedzenia na stół, kłademy. To tak jak owoce. No To, tak, o, no to jest tak dla. No, nie wiem, czy to brzydko wejdzie, czy nie, ale przeciętny człowiek, no to tak trudno mu. No bo mówimy o tych cenach, nie. No, w cenach, ale też trzeba się postarać i wszystko dowiedzieć. Ale nie musi koniecznie wszystko kosztować, żeby było dobre. Nie musi. Mi, nie, ja nie kupuję, że ma być najlepsze i najsmaczniejsze. To, co my kupujemy, ma być prawdziwe. I to wcale nie znaczy, że to musi mieć najlepszy smak. My chcemy prawdziwe. My chcemy kupować i wspierać tych, którzy to prawdziwie rękami zrobili, co się narobili na tym. I, I niekoniecznie jest to jakiś wielki biznes, ale ktoś to rękami stworzył. A łatwo to nie idzie. A łatwo to nie. Idzie. Łatwo to nie idzie. No. Tak, ugodą. Że... No to, to u nas nasza robota to jest tak, no, może nie trudno, nie? No. ale taką uciążliwo, monotonno, mhm. bo to całe co znacz. Jedno i to samo całe, całe. Dobrze, a czy teraz w zimie powiedz mi, możecie wysłać do ludzi te gołki, które są teraz z mleka krowiego? No jak ino będzie w to chciał, to weźmę. To jest możliwe? To jest możliwe. To my... Takich ilości nie mamy, jak no. ktoś wyobrażał, że ja zamówi tam 200 sztuk. Tym lepiej. I mu, cyk, ale bez... 10, 5... Ale 10, 5 to ta os... Mam tak, że łosypki, no, brzydko to może, ale dzielę. No, no, no. No nie wyślę już łasypka, że są, są 20 osób. No, 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 no. No to wyślę mu ino 10. No, no, bo, tak. no, bo, no bo nie mam, No, no tak. A i jak ktoś teraz dzwoni, że jest sobie chciał, no to i z nim mamy. Aha. Ko korzystacie <laughs> też z tej poczty, taki e-mail w internecie? Ty, 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 Czy jak ludzie, jak ludzie mogą zamówić? Jak ludzie mogą zamówić? No ja no w ogóle jak mi SMS-em napiszę. Ale czyli możemy podać swój telefon? No można. No. no to pod filmem będzie do Wojtka telefon, napiszecie SMS-em zamówienie i Wojtek wam pośle. Tak jest. No dobrze, o to mi chodziło. Bo też w tej zimie, żeby jak się dosprzedać, no bo też trzeba żyć, trzeba mieć pieniądze na opłaty, na wszystko trzeba no mieć wiadomo, pieniądze. No wiadomo, no wiadomo. to, to, że, to, to no tak wszyscy, nie jest, że Wszystko to. musimy... unosić robotę się robota jako tak się nie kończy. No nie ma tych rozjazdów, tych wyjazdów, nie. No i mniej tej roboty trochę jest, nie? Ale nalecaje coś musimy być. W musimy te krowy dojść te sery zrobić, no bo co z tym mlekiem zrobimy? Nie? No tak. Nie ma tego mleka, bo wie ile? No. No ale go przerobić musimy, nie? No, i robicie jak most teraz krowy w zimie, i jest codziennie dwa razy dojenie, no. to codziennie czy co dwa dni robi się sery? Teraz jak już przyjdziemy na VP, to już nie potrzeba sobie codziennie robić, bo, no bo nie mam mleka, nie? No. To, to, to tak co parę się, dni? Co, co, co drugi dzień. Nie? To co, idzie do chłodnego, do, 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 do kany? Idzie i... I, I siedzi tam. Tak, no, do, do jednego sześć krow, to teraz będzie setki siedem, nie? To nie będzie tego, one się całe lato doiły. I za chwilę będą, i są zacielone, i za chwilę się skończy mleko, no, no i tyle. I koniec. To muszę szybko zamówić. Później te dwa miesiące są takie, że, że nie, ma, nie Muszę szybko zamówić, bo zaś mi powiesz, że nie ma. No dobrze, to super. Ale no lepiej, jak są łosypki, co no łowce, nie? I Aha. Łod maja wtedy Nie, nie, mi, mi nie przeszkadza, żeby to były krowie, ale chcę wiedzieć, że takie są. Że takie są. Nie? Dokładnie, że tak. nikt mnie nie nabrał, nikt nie. Tak. Mimo tej świadomości, tak. zajęł owcy, a jem... Tak. To wie co? Tak, tak nie chcę. No bardzo fajnie. Bo te bo tak, ja mówię. Ja... ani jednego gospodarzacy tego, co robi krowio, nie co robi go za nic, za, za... nie powinien robić. Tak, Jogodom. U nas się ludzie uczymy z tego i robią te sery. U nas jest wioska, co robią praktycznie wszyscy. Mało, który by nie robił, nie? Coś tego? Bo ma dwie czy krowy i, i zrobi to, nie? No. No i sprzedosę. Mm -hmm. no, no i z tego też zjął. Kozek no? chce żyć, nie? No. chce żyć, jak dobrze zrobione, nie. No. Nie trzeba, ze, jak się niekiedy zdarza, że kupi na, tam gdzieś ich na grupę, krecie, co? Włoży w torbę, przywiezie w i nie wie, co to jest. Serce za przeproszeniem mm -hmm. i trzeba to wyrzucić, nie? No. No to tego nie powinno być. I tak też jest. A, na jest. No. I o przecież... <küh> ja się dużo spotykam, z te malutkie, takie serki, cycy cici, cy, cy, no, no, cy, no, no, te gołki, no. ale żeby to nie było takie słone, no ale gołno, to niech pani spróbuje, nie? No, to jest w ogóle nie słone. No jak trzymią w tych soli i kto wie ile tej soli na naprzód, bo to jest nie do naprzód nie? bo jak naczep jest soli, to on według ze siedział, nie? No tak. No i, i tak jest, no i nie, niekiedy się nie dozjesz, mm -hmm. no i, i to to ino tak, mm -hmm. trochę boli, ze, żeby to dziadostwa nie robić, no, dziadostwa nie robić. Niech będą krowie, niech będą owce, bo no, nie nazwać łascepkiem, a, a robić każdym jaki taki baca o marzynie? Żeby długo żyć i zdrowym być. Aha. I rodzina jakoś i dobrze było. I robić. tak no, Ale jeszcze no, marzenia już ja pewnie się z barzyk pospełniałej. Bo ty, już jesteś 50. Plus. No. Trzy. 53. To ty tydzień, mógł, tydzień mógł, temu. Młody chłopak. No tak. <kuh> 53. No to jeszcze trochę będziemy robić. Jeszcze będziemy. Ja, no, mam, no, ja mam 60 i myślę, że jeszcze długo porobię. No widzisz. No. Dużej różnicy między nami. No. To ja się, wiesz, człowiek się w środku czuje inaczej, gorzej, jak przyjdą choroby potem albo co. Ale no, tak. To idziesz to samo ja. tam opowiadać, marzyć tam, a jak nie ma zdrowia, tak już. Ale póki, wszystko idzie gdzieś. Póki my są zdrowi, to mogę robić, tak, a robić. A robić. Robić, oczywiście. Bo jak będziemy mówić ze się, to nie opłaci, tak jest, tak jest. No dobrze, ale to nic nie ma robić co. To ja w tych internetach słucham, że chłopcy 30 lot by chcieli być rentierami. I, I chcieliby dochód pasywny mieć, żeby, żeby same na nich pieniądze robiły. No, no. Dużo może takich jest, ale tak nie będzie nigdy. To jest są tam wyjątki, żeby tam ktoś, nie wiem, jak to nazwać żeby pieniądze, bo ja nie robić. Aś, boś kupił na pewno bitcoiny jakieś. <laughs> to już nie, w moim przypadku bez roboty nie będzie życia. Bo tak powiedzieć nie, żebym jest, jestem pracownikiem albo co ja, nie. Ja. Ale żeby żebym miał jakoś takie normalne życie i za coś zjeść no i wypić, muszę robić. Okej. Okay. Szanujemy takich ludzi. Ludzie, jak to dobrze słyszeć, że jeszcze tak jest, że jeszcze tak się dzieje. Ja niekiedy się śmieję, że trzeba było się uczyć, to będzie trzeba było robić. No. Ale, ale... no i tak to jest, to mi też tego dalej ucie, bo jak nie, to do piekarni pójdzie. No i skończył no. jak w piekarni. A powiedz mi, z żoną se żyjecie jako tako fajnie. Dobrze, nie e. żona mnie zawsze wspiera. je ze mną. Jest. słuchasz ją? Ja ją słucham na mnie. Jakoś się dogadujemy. O. Jesteśmy w jednej branży, tak powiem. Nie, nie, nie zeł żona tam ją nie interesuje gospodarka. Co ona tam sama robi, jak cię nie ma? Teraz dzisiaj na przykład no. bawi wnuki. Byłaby tu przyjechała ze mną, ale tak godą, że się śmieje, że ona bardziej nie no, jadę no, no. Nie, na wyjazd na Pokazy na no, to, że no. jedzie ze mną. Tak, to ja tak z Marioleńką też nie chcemy jechać. I na stoisku my nie jeździmy, że na dwa stoiska w jeden dzień tam mógł, żeby tylko się biznes. Wyjść. Jedziemy zawsze razem. Pięknie. Ile sobie sprzedamy tyle samomę? No i Aha. jako se zrobimy tak se mamy, nie? Aha. Ale wsparcie momcy, na wacówkę nie go do moru, bocie, bo tam ona nie robi na wacówce jedynie posprzątać, nie? No. Ale nie, żeby tam sypki robił. A... Ale w domu robimy no to, to robimy razem. Nie? Aha. Także mamy taki spór. No, ale jeszcze macie jakie dzieci w domu, czy sami już jeszcze? Mamy córkę jeszcze. Córkę jeszcze no, co, by. Tyle ma lat, co i ja obacuj. Czyli? 22. Pozdrawiam. No, Anetka, ale już też niedługo. We frunie. Nie we frunie, zostanie znowu. Ale, ale już. Ktoś dołączy jeszcze. Dołączy, no? A, tak ale. myślę. Bo reszta, no to syn siedzi, tak, gadołek wcześniej, poseł tam na razie u żony siedzi, no ale ty z wioska obok, a tu serektują to sobie mam siedzieć tu. Aha. Jedna córka ja do w Austrii mieszkać, mm -hmm. ale to jest w Górol normalnie, to jest wszystko, no ale, ale mieszkałam tam, nie? Aha. Ale przyjeżdżałam co, co dwa tygodnie. Aha. Także jest dobrze. Co by Wojtek powiedział ludziom, są tak od siebie jeszcze. Nic tak, nie mam tak, żeby nauczył, o. <laughs> co by byli zdrowi i jakoś się szanowali, tak powiem. No, ale chcemy powiedzieć młodym ludziom, że robota, praca rękami ma wartość. To nie jest tak, że, że, że to komuś przynosi ujma, że ktoś robi coś rękami jako rzemieślnik, czy tak jak... No ja myślę, że tak powinno być, że ten, co robi, żeby nie być... Nie, był, nie była ta półka, nie, bo ten jest wykształcony szacunek też, ale, no ale bez nos, nic nie będzie u was. No właśnie, no właśnie. Bo my jak nie zrobimy jako rolnicy, jako ci bacowieci, no to, no to was też nie będzie, nie? Będziecie... Nic bez was, on was. Tak. Jak to tam nas tak. Marketowe jadło. No, tak. Bo my, żebyście wiedzeli, żeby to my musimy też zbyć tu. No. Bo to w kolonii nie będą, bo to by robił, no. no tak. A bez roboty może wymyślą kiedyś, bo i takie Niemcy słyszą, ale że te 3D z te jedzenia, a nie będzie nawet trzeba produkować. Wydrukują bo wszystko wydrukują. <laughs> no. Wydrukują, W bo łos, tej bodze sobie nie doszło do tego. Ja myślę, że takie łosypki to łatwo się będzie drukować. Jestem no. Już nie, żeby ale że Chiny jeszcze nie wpadły na ten pomysł. Bo no, już no, 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 wszystko zrobili, nie? Po październiku. <grym <grym no. Oby no, no tak było jako jest i żeby ta tradycja się utrzymała jako u co żeby te baców jeszcze byli i robili te odsypki, żeby jakoś ino było, żeby to... No tak. Żeby z czegoś się zeli, nie? Ci ludzie. No bo tak, że wszystko nie będą. No tak. My będziemy dalej robić z Wojtkiem. On swoje, ja... Ja też tak myślę, że Piek. zawodu nie zmienię, bo ja... My będziemy robić ku waszej radości. Pod filmem napiszemy wszystkie kontakty do Wojtka, żeby tam szło go znaleźć i coś czasem prawdziwego kupić. Albo jak będziecie na w wczoraj... No to serdecznie zapraszam. Pogwarzymy pogodą, uopowiadam. Uśmiejemy się nawet. Co się wypije... I, co, no i jak, no przywieziecie, to wypijemy coś i, <laughs> i jakoś i będzie. No tak. A opowiem też i bo ja jest otwarte do ludzi. To tam nie lubię ściemniać, że opowiadać tam ze, poza plecy. Ten, powiem jak jest wszystko. Jest, no jak. ale bacowie mają na pewno jakieś opowieści takie, jakieś takie albo kawały. Ja tak nie tak. znam, ani kawałów to nie. Na nie? Tym, tego, lubię słuchać, ale pamiętam przez dwie minuty, a jeszcze to ucieka, ucieka. Dobrze. Mamy fajne żony z Wojtkiem, to je pozdrawiamy teraz. No, bardzo. Hej. No i tak. Dziękujemy, że Państwo tu poświęcili nam czas. My tu chcieli się wytłumaczyć ze swojej nadziei na prawdziwą robotę. Dziękuję bardzo. Zostańcie z nami na kolejne odcinki. No i, i kochamy tych, co robią rękami. To jest naprawdę szacunek. I wyobraźcie sobie, że ktoś idzie na pół roku. Na pole, żeby siedzieć z owcami, żeby potem my mogli zjeść dobry ser. Szacunek. Wojtek, to jest niezwykłe, co wy robicie. No, wszyscy, wy tam, co to robicie, bo to, i no, żeby to było prawdziwe i uczciwe. Nie? No, ja też dziękuję bardzo i za zaproszenie, i, i takich ludzi też potrzeba, co to pokazują Powiedzą dalej. Dalej. Pokazują dalej. Bo ja, co zdjęcie zrobię, to widzi jeden, a to, to co no. ty zrobisz, to widzi więcej. No i to jest tak, że wiecie, Wojtek przyjechał do Katowic z Czorsztyna. To, to... No z Sałpy, gdzieś od ok, z ratu. No. No, no, no to jest tam i z powrotem 600 kilometrów. Nie nie? nie, 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 bo już to jest... Ja? <laughs> jest, a to nie przyzwyczajenie. Jest 170 do nas w jedną stronę. No. A, a chciałem tak udziękować. <laughs> no. Dobrze, ale, 340. No, ale Pio, no te... te... 350 km. Poświęcił tył. cały dzień, żeby tu do Państwa móc coś powiedzieć. Dziękujemy Ci, Wojtek. To jest bardzo prawie, ważne. Dla mnie dziękuję. bardzo ważne, bo ja o takim spotkaniu z Tobą marzył. Dziękuję. Też pozdrawiam Pełna wdzięczność. Dziękujemy chłopakom Dawidowi ze Studia Libii. Oni to tu nam fajnie obrobią i pokażą nas z tej lepszej strony. No, jakby coś źle, no wetną. <laughs> A może nie. <laughs> Ale tam jak ściemniać mnie nie ściemniali. Ja gadał jak co wiem. No. Jak, dziękuję jak za. A jak Państwu. to 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 tak. nadzieję za dobrze. Kochają nas. A, a tych, co a będą ich? w komentarzach brzydko pisać, to usuniemy. Trzymajcie <laughs> się, to zobaczy, być. Co? No. Trzymajcie się, Państwo. Dziękujemy za poświęcony czas. Cześć. Cześć, Wojtko. Dziękuję. Subskrybuj kanał piekarza i szukaj powodów do wdzięczności w życiu każdego dnia.